Historia małej popielicy, która nie mogła zasnąć. Przyszła już jesień, a razem z nią nadeszła pora, żeby zapaść w sen zimowy. Mam spać przez całe 7 miesięcy? 7 miesięcy? Spytała mała popielica. Ależ tak, maleństwo, odparła mama popielica. My, popielice, potrzebujemy dużo snu. Jesteśmy jedynymi zwierzętami na świecie, które potrafią tak długo spać. Jesteśmy z tego bardzo dumni. Popielica, która by tego nie umiała, nie byłaby prawdziwą popielicą. Ale ja nie jestem jeszcze ani trochę zmęczona, powiedziała mała popielica i pokazała mamie szeroko otwarte oczy. Widzisz? Mała popielica uśmiechnęła się. Zasypianie wcale nie jest takie trudne. Zamknij oczka i myśl o pięknych rzeczach, a zobaczysz, jakie to proste. Mała popielica przewróciła się najpierw na lewy bok, a potem na prawy. Przetoczyła się tam i z powrotem, a potem z powrotem i tam. Szeroko otworzyła pyszczek, żeby ziewnąć, ale się nie udało. Nie potrafiła zasnąć już. Popielica, która by nie umiała spać, nie byłaby prawdziwą popielicą. Usłyszała w głowie głos mamy, westchnęła. Co tu się dzieje? Spytał lis. Nie mogę zasnąć, poskarżyła się mała popielica. Ale czy ty nie jesteś popielicą? Mała popielica skinęła główką. Ale w ogóle nie jestem zmęczona. To licz owce, zaproponował lis. Ja, kiedy liczę owce, najpierw robię się bardzo głodny, a potem bardzo zmęczony. Chodź, pokażę ci. I zaczęli liczyć razem. Jedna owieczka skacze przez płotek, dwie owieczki skaczą przez płotek. Razem doszli do 22 owieczki, która skakała przez płotek. Lis robił się przy tym coraz bardziej zmęczony, aż w końcu zasnął, ale mała popielica wciąż czuwała. Co ty tu robisz? Spytał słowik. Liczę owce, żeby zasnąć, bo popielica, która nie umie spać, nie jest prawdziwą popielicą. Bez kołysanki przecież nie da się zasnąć, rzekł słowik. Zaśpiewam ci moją najpiękniejszą kołysankę. Mała popielica słuchała jego cudownego głosu. Przy piątej piosence, która była bardzo powolna i usypiająca, słowikowi opadły powieki i zasnął, ale mała popielica wciąż czuwała. Kto tu przed chwilą tak pięknie śpiewał? Spytał ślimak, który podpeł z cichutką. Słowik śpiewał mi kołysanki, bo nie mogę zasnąć, a popielica, która nie umie spać, nie jest prawdziwą popielicą. Musisz przebiec się ze mną po okolicy, żeby się zmęczyć, powiedział powoli ślimak. Robię tak co wieczór. Dziś przebijemy się razem po okolicy. Kiedy wrócili do norki popielicy, wykończony ślimak od razu zasnął, a mała popielica wciąż czuwała. Tak to nic z tego zasypiania nie wyjdzie, powiedziała sowa. Chodź, mała popielica, opowiem ci bajkę na dobranoc. Sowa bardzo dobrze umiała opowiadać bajki, a jej opowieści były tak fascynujące, że mała popielica słuchała jak urzeczona. Tak długo, aż sowa zaczęła mówić coraz wolniej i wolniej i zasnęła, ale mała popielica wciąż czuwała. Czy nie powinnaś zapaść w sen zimowy? Spytał nietoperz, który wleciał prosto do jaskini. Nie mogę zasnąć, westchnęła mała popielica. A popielica, która nie potrafi spać, nie jest prawdziwą popielicą. Jestem jakaś inna, jakaś pokręcona. Przecież każdy jest inny, a pokręcony nie ma w ogóle. Jedyne, co ja widzę, to, że chcesz spać do góry nogami, rzekł nietoperz. Chodź, pokażę ci, jak to się robi. O, widzisz, teraz jesteś we właściwej pozycji. Tak można spać, powiedział nietoperz. Mała popielica spróbowała. Wkrótce zaczęło jej się kręcić w głowie, ale zmęczona nie była ani trochę. Nietoperz pobujał się jeszcze trochę, tam i z powrotem, i chwilę później już spał. Ale mała popielica wciąż czuwała. Co robicie? Spytał niedźwiedź. Wisimy tu, żebym mogła zasnąć, wyjaśniła popielica. Nie możesz zasnąć? Mruknął niedźwiedź. Ja też tak kiedyś miałem. Aż pewnego dnia zorientowałem się, czego mi brakuje do zaśnięcia. Mała popielica nastawiła uszu. Czego? Niedźwiedź się rozejrzał. Podszedł bardzo blisko do małej popielicy. Sięgnął w głąb swojego futerka i szepnął. Potrzebuję mojej pluszowej, puchowej, milutkiej, słodziutkiej przytulonki. Bez niej w ogóle mi się nie udaje.
Możesz potrzymać ją za łapki, jeśli chcesz. Ja potrzymam resztę. Bums! Niedźwiedź utulił się ze swoją pluszową, puchową, milutką, słodziutką przytulanką między pozostałe zwierzęta i niedługo potem zapadł w głęboki niedźwiedzi sen. Wszystkie zwierzęta spały teraz spokojnie obok siebie. Chrapały, sapały, gwizdały i mlaskały. Wszystkie z wyjątkiem małej pupilicy. Wtedy Sasie przyszedł do głowy. Skoro wszyscy śpią, to nikt nie zauważy, jeśli ja nie zasnę. A więc to w ogóle nic złego, jeśli nie jestem prawdziwą popielicą. Mała popielica z wielką łogą wtuliła się w inne zwierzęta i zaczęła wyobrażać sobie te wszystkie wspaniałe rzeczy, które będzie robić przez najbliższe 7 miesięcy. Mogę jeść teraz słodyczy, ile tylko zechcę. Mogę wspiąć się na najwyższe drzewo, aż dotknę chmur. Mogę leżeć na łące i słuchać, jak trawa rośnie, liczyć gwiazdy, łapać świetliki, sprowadzać mówki z drogi, robić zawody skoka z konikami polnymi. Mogę też sobie pobrzęczeć z pszczołami, cykać ze świerszczami i wymyślić wszystkie te piękne rzeczy, które miałam w planach na kolejne 7 miesięcy. No, może to nie są, że zasnęłam.